No, cześć. Opowiem teraz, o co chodziło w filmiku pod tytułem Wartości rodzinne. Poza tym, że to był taki eksperyment, to ja zapomniałem znowu, że nie wszyscy myślą tak jak ja. Bo większość ludzi, i ty też, i ja też, i każdy, ma tendencję do spodziewania się po innych ludziach tego, co ty sam się spodziewasz po sobie. No, czyli, że jak jesteś chciwy, to widzisz, że inni są chciwi. Jak masz mentalność złodzieja, to się boisz, że cię okradną i tak dalej. No, a ja na przykład się spodziewam, że ludzie myślą trzeźwo, są inteligentni, spostrzegawczy i rozumieją takie rzeczy jak figury retoryczne na przykład. I nie są wtórnymi analfabetami, w związku z czym zrozumieją coś. Spodziewam się też, że mają poczucie humoru, luz i dystans ogólnie, no nie? I spodziewam się jeszcze takiej jednej dziwnej rzeczy, że jak ktoś coś mówi i powie w środku tego mówienia słowo Hitler, to wcale nie znaczy, że promuje faszyzm. Bo jeżeli usłyszysz tylko Hitler i nie zrozumiesz, o czym ten człowiek mówi, czy mówi precz z Hitlerem, czy mówi kocham Hitlera, i jest ci wszystko jedno, ważne tylko, że usłyszałeś Hitler. To znaczy, że jesteś funkcjonalnym analfabetą, że masz podstawowe braki w edukacji. I ja zapominam, że ludzie mają te podstawowe braki w edukacji i większość ludzi, przynajmniej mówiących po polsku, według badań jest wtórnymi analfabetami. Zwłaszcza ci, co uczęszczają na YouTube. No. I zapominam, sorry, więc muszę wytłumaczyć, o co chodzi w tym filmiku. Może to coś pomoże komuś. Jak ktoś nie zrozumiał, ja myślę, że Marek, co ty odpierdzielasz tutaj? O co ci chodzi? Jeden gość mi zarzucił, że ja robię tanią sensację i zbieram lajki. Ten człowiek to już był analfabetą do potęgi. Po prostu ten filmik jest skazany na to, że nikt go nie będzie chciał oglądać. Ja trochę jestem głupi, bo się zapomniałem o tym, że no właśnie, nie wszyscy są mną. No to teraz opowiem, o co chodzi, ale będą spoilery. Więc jak nie widziałeś filmiku, to zrób tu pauzę i wróć za chwilę. A jak nie, chcesz go oglądać, to słuchaj dalej, bo może bez sensu. Więc wyjaśniam. Filmik to jest taka krótka animacja, która jest krytyką dwóch postaw, które są. Jedna z nich jest absurdalna i nielogiczna, a druga z nich jest. Świadczy o tym, że ktoś ma mentalność trudną do określenia, ale negatywną. Czyli łajzy, złodzieja, może bardziej kogoś. Nie, taką wynaturzoną, taką nieludzką, że. Ma problem w każdym razie, więc to jest krytyka tych postaw. Jedna część filmu dotyczy poglądu pod tytułem antynatalizm, który zawiera niespójność w ogóle sam z siebie, błąd logiczny na samym początku. Można sobie być antynatalistą, ale trzeba się jakoś uporać z tym problemem logicznym całego poglądu. To jest taki głupi pogląd, no nie jest głupi, po prostu obiektywnie głupi, bo jest nielogiczny. Pogląd, który mówi, że należy nie robić dzieci, bo cierpienie, bo życie się składa tylko z cierpienia, więc jak robisz dzieci, to zapraszasz na świat człowieka, który będzie skazany na cierpienie. Już nawet nie mówię, że to jest nieprawda. To jest po prostu absurd. To jest tendencyjne postrzeganie rzeczywistości, bo większość życia jest jednak fajna i te rzeczy, które są nieprzyjemne, mamy tendencję, no nie my, ludzie o specyficznym nastawieniu, mają tendencję, żeby wyolbrzymiać te rzeczy, które są negatywne w życiu. I ignorować wszystkie rzeczy pozytywne w życiu. I to o nich świadczy, ale mniejsza z tym, nieważne teraz. Pogląd pod tytułem antynatalizm jest nielogiczny dlatego, bo jedyną jego logiczną konsekwencją jest iść i się powiesić. Jeżeli uważasz, że życie jest złe, bo jest samym cierpieniem, to dlaczego pozwalasz sobie na to cierpienie? Jeżeli oczekujesz od innych, że przestaną powoływać do życia nowych ludzi, to dlaczego nie robisz tego sam? Od siebie tego nie zrobisz. Więc mówię, to jest ta nielogika. No i filmik mniej więcej próbuje na skróty pokazać tą nielogiczność, tak naprawdę pokazuje przez logiczne postępowanie bohatera filmu. To jest logiczna konsekwencja jego poglądu, nie? Na którą on gdzieś tam wpada. I może to jest za duży skrót myślowy i może za bardzo skróciłem historię, a może za dużo liczę na to, że inni myślą tak samo jak ja i dochodzą do logicznych wniosków. Niezależnie od tego, czy one są piękne, czy niepiękne, czy nam ryją beret, czy są absurdalne, ale są logiczne. W związku z tym możemy się obrazić na rzeczywistość, udawać, że to tak nie jest, bo ja tego nie widzę, zamykam oczy i nie widzę, albo po prostu myśleć dalej, nie? No i tyle. No i to jest krytyka czegoś takiego przedstawiona za pomocą satyry, albo doprowadzenia rzeczy do absurdu. No. A druga rzecz to jest postawa, która się zostaje bardzo została wspierana. Postawa taka specyficzna i popularna w Polsce.
którą wywołała ta koncepcja 500+, czyli dawanie pieniędzy zabieranych przymusem innym ludziom, dawanie tych pieniędzy ludziom w nagrodę za to, że zrobili dzieci. Konsekwencją, jedną z wielu konsekwencji, no pierwsza, najważniejsza jest taka, że wszyscy zbankrutujemy, wcześniej czy później będzie Wenezuela i za parę lat, jak oglądasz ten filmik, to już pewnie się to dzieje, więc możesz powiedzieć, o, kto to mówił, ten Martin jest geniuszem. Z żadnym geniuszem, wszędzie od lat, wszędzie na świecie się to samo dzieje. Dzisiaj, teraz, w roku 2019 dzieje się to w Wenezueli, gdzie ludzie grzebią po śmietnikach, żeby znaleźć coś do jedzenia. Prąd wyłączyli wczoraj w 80% kraju. I nie ma nigdzie wody i niczego w ogóle, bo jest, no tak się skończyło ignorowanie rzeczywistości. No więc takie życie na kredyt, rozdawanie bez jakiegokolwiek rachunku ekonomicznego musi się tak skończyć. Ale jedną z gorszych konsekwencji niż ta ma bieda, 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 sreda, by zawsze da się przeżyć, wyjechać, coś tam zakombinować. Nie takie rzeczy ludzie w Polsce przeżyli. Ale gorszym efektem jest efekt na mentalność człowieka. Bo to wzmacnia postawy kompletnie nieludzkie, patologiczne. Jedną z patologii jest, no, ta cała operacja dawanie 500 zł na dziecko ma podobno zachęcać do robienia dzieci, ale jaką metodą? Metodą taką, że człowiek teraz chce, tak się spodziewałem twórcy tego projektu, że będzie się chciał zrobić dziecko i mieć dzieci, opiekować się dzieckiem i kochać kogoś dlatego, że dostaje za to pieniądze? No, miłość za opłatą? Czy bycie rodzicem, bo dostaje jakieś grosze, 500 zł, serio? To jest jakiś pieniądz teraz? Dobra, no może dla kogoś być, nie? No to niech będzie, no ale w ogóle sama koncepcja, wszystko jedno, ile? Złotówka czy 5 milionów? Za to, że mam dzieci, mi ma ktoś płacić? Jeżeli tak jest, to jedną z konsekwencji znowu logicznych takiej operacji jest to, że człowiek zaczyna widzieć dziecko jako źródło dochodu, jako coś, co przynosi pieniądze. I to dokładnie chciałem pokazać sobie w tym filmiku. To ryje trochę beret, bo no, ma ryć beret właśnie. Dlatego chcę walnąć trochę w pysk kogoś takim filmikiem. Ja się nie dziwię, że wielu ludziom się nie podoba, ale trochę się zdziwiłem, że ci, którym się podoba, nie wykorzystałem szansy, żeby walić po pysku tych innych ludzi właśnie, którzy mają mentalność taką antyludzką wobec własnych dzieci, bo dostają 500 zł, no to jak zaczynasz widzieć dziecko? Jako źródło przychodu. Więc pozbycie się tego dziecka, jeżeli byś nagle stracił dziecko, potraktujesz jak stratę finansową. No to odruchowo, po prostu taka jest konsekwencja takiego myślenia. I oczywiście ludzie nie chcą tak myśleć o swoich dzieciach. Sobie możesz chcieć albo nie chcieć, ale będziesz cały czas, jak bierzesz te pieniądze na dziecko, cały czas działa na ciebie ta presja, żeby tak myśleć. Więc to 500 plus robi z ludzi coś strasznego, po prostu odczłowiecza. No, musi doprowadzić do zwiększania takich tendencji. Nie? Że ludzie przestaną się traktować jak ludzie, w naturalny sposób się chce zawsze mieć dzieci, bo się chce mieć kogoś, kogo się może opiekować, kochać, lubić, uczyć się, obserwować go, cieszyć się nim. No takie zwykłe ludzkie rzeczy, a tu nagle wprowadzamy, bum, pieniądze. Płacimy ci za to, żeby mieć dzieci. I te wszystkie rzeczy stają się mniej ważne, bo nagle staje się ważne, ważniejszą zachętą ma się stać, że dostaniesz pieniądze za dziecko. No to dobrze, to ja pokazałem, jakie są konsekwencje tego sposobu myślenia. Ten filmik pokazuje, jak naprawdę wygląda rzeczywistość, którą wszyscy chcą zakłamać. Antynataliści i różni teraz popularyzatorzy kretyńskich idei, ideologii internetowych, które są coraz popularniejsze przez beznadziejny system nauczania w szkole, po którym rośnie pokolenie kompletnie bezmyślnych robotów, nie? Więc ci ludzie tworzą absurdalne teorie, których gdyby konsekwentnie przestrzegać, to by doprowadzało do koszmaru po prostu. Antynataliści by się wszyscy musieli pozabijać. Ci, co wierzą w płaską ziemię, nie mogliby nigdzie podróżować, latać samolotami, bo by się wyrąbali wszędzie, bo by ich obliczenia się nie zgadzały z rzeczywistością, nie? Nie działałyby GPS-y, bo to są oparte na modelu ziemi takiej, jaka jest, z kulą w przestrzeni i tak dalej. No, więc jakby to doprowadzać konsekwentnie. Podobno w ogóle jakiś ktoś bierze się za wyprawę gdzieś na biegun, żeby udowodnić, że tam jest krawędź świata i on chce spaść z tej krawędzi. Dobra, ale 500 lat temu już to wszystko wypróbowano i
ja nie wiem, jak trzeba być głupim, żeby robić to samo, zignorować całą wiedzę, jaką ludzkość skolekcjonowała do tej pory, udostępniałem za darmo przez Wikipedię i wierzyć w jakieś płaskie ziemie, albo w koncepcję, że trzeba się pozabijać, bo życie jest cierpieniem. No to jak trzeba, to trzeba. Czy ja polemizuję z tobą? Ja tylko mówię, bądź konsekwentny. Tak naprawdę nie mówię, bądź konsekwentny. Nie mówię, żebyś się zabił. Wcale nie. To nie jest wymowa filmu. Nie mówię, żebyś się cieszył z tego, że ci dziecko się powiesiło. Jeżeli tak uważasz, to jesteś analfabetą i nie rozumiesz koncepcji figur retorycznych. Ten film jest ironią i satyrą. Ma właśnie pokazać, przez doprowadzenie do absurdu, do absurdalnych sytuacji, że założenia są błędne. Inaczej mówiąc, że antynatalizm jest absurdalnym założeniem, prowadzi do głupich wniosków, do idiotycznych zachowań, więc należy go odrzucić. To samo koncepcje cieszenia się, że 500 zł dają na dziecko. Trzeba to odrzucić, bo prowadzi do złych konsekwencji, do absurdalnych zachowań, do nieludzkich zachowań i patologii. I to mówi ten filmik. No więc ja mam pytanie teraz, po pierwsze, czy to zrozumiałeś? Jak nie zrozumiałeś, nic strasznego, ucz się. Idź i się ucz. Jeżeli nie zrozumiałeś to, co mówię, no to masz problem. Ale większość z Was, podejrzewam, nie zrozumiała tego. Bo ja byłem za skrótowy i może za subtelny, to trzeba tak ładować dużymi literami w tych czasach. No ale no, mój błąd, że traktuję ludzi jako myślących, trzeźwo rozumujących, nie bojących się wniosków niewygodnych, nie zamykających oczy na rzeczywistość. No ale sorry, no taki jestem. Coś mi odbiło i zacząłem się uczyć, zamiast się być zadowolonym, że jestem kretynem. Że, no sorry, nie wyrosłem w czasach, kiedy już internet był w zaawansowanej postaci, tylko w innych czasach, kiedy coś trzeba było robić, samemu pracować, myśleć, srał tam pies czasy, nie o to w ogóle chodzi. Uważam, co kto chce. Ja chciałem rozumieć świat na przykład, a nie tylko żreć, obżerać ten świat, tylko rozumieć, jak działa i skąd się na przykład bierze żarcie. Więcej, potem mi się zachciało samemu robić jakieś żarcie. No. Myślałem, że tak wszyscy robią, a tu nie. Okazuje się, że teraz jest jakiś inny klimat. Wszyscy mają tyle wszystkiego, że dochodzą do wniosków, że mogą zignorować rzeczywistość, żreć, pić, mieć wszystko w dupie i tylko się obrażać na kogoś, kto im pokazuje, że rzeczywistość jest rzeczywista, że logika obowiązuje, że jak są skutki, to były przyczyny, że jak chcesz mieć pogląd antynatalizmu, to albo będziesz zakłamany i będziesz żył, mimo że twierdzisz, że nie powinno się żyć, nie? Albo się powiesisz, że oba wnioski są idiotyczne i głupie zwyczajnie, więc większość antynatalistów wcale w to nie wierzy, bo nie stosuje tego w praktyce. No i dobrze, tylko czemu mają poglądy, które są absurdalne i w które wcale sami nie wierzą? No, tego nie rozumiem. Po cholerę się trzymać kretynizmów, bo jest fajnie, fan taki, może jest, nie wiem. Może jest, ale słaby będzie ten fan, jak ktoś zacznie poważnie traktować te głupoty w końcu. No, to tylko kwestia czasu jest. No i druga rzecz, tak samo ja zachęcam do tego, żeby nie brać żadnych 500 na żadne dzieci, a jeżeli bierzesz, to nie wiem, weź i daj to komuś, kto się tym zajmie, albo zainwestuj, albo coś zrób, ale nie pozwól sobie i cały czas walcz z tym, żeby nie myśleć, że twoje dziecko jest źródłem przychodu. No, to pobieranie tych pieniędzy darmowych będzie musiało tak działać na człowieka. No, już budżet sobie będzie robił w głowie. No tak, ja mam przychodu z pracy 1000, a z dzieci 1500. No i to więc, no, strata dziecka byłaby dotkliwym problemem finansowym dla nas. Więc także nie zabijaj się, synu, bo za co kupię piwo? No, nie jest taki wniosek, no, więc ogólnie żyjemy w idiotycznej, absurdalnej rzeczywistości, więc przyszło mi do głowy zrobić taki filmik. Koniec tajemnicy. No i teraz pytanie, co wam się w tym nie podoba? Najpierw to jest animacja krzywa, czy coś tam, i głupie kolory i w ogóle. No to dobra, to takie rzeczy rozumiem, ale jak komuś się nie podoba treść, mnie to szokuje trochę. Znaczy jestem zdziwiony poziomem intelektualnym świata współczesnego, bo ja się spodziewałem trochę czegoś innego, że no ja się chcę uczyć, być coraz mądrzejszy, rozumieć coraz więcej rzeczy. Myślałem, że wszyscy inni też. A tu nie. Teraz mnie ludzie krytykują za to, że myślę i że zauważam rzeczy, których oni chcieli nie widzieć i nie dostrzegać. Że mam przesrane jako twórca myślący, trzeba być twórcą idiotą i bawić się, ale bezmyślnie. I tu mam problem, ja się chcę bawić, ale chcę myślnie się bawić i żeby
Myśmy trochę byli mądrzejsi wszyscy, no bo to nie przeszkadza tym, żeby się śmiać. Można być, rozumieć i się dalej śmiać. Ja na przykład się śmieję, tylko kurde, teraz mnie coś nikt nie rozumie, że to nie było śmieszne, ten gość się powiesił. O ja, on się powiesił. Raz, że to jest kreskówka do ciężkiej cholery, nikt się tu nie powiesił. Poza tym, jak zrozumiesz treść, to dojdziesz do wniosku, że właśnie pokazuje absurd wieszania się i pokazuje absurd założeń. Taki jest wniosek. Trzeba zrozumieć, co się widzi i słyszy. No, a jak nie, no to nie trzeba. Dobra, nie trzeba, no, czy jakąś zabrałem być debilem? Zabrałem. Zaczynam jechać jak Korwin, nie? Debil, debil do debila, do debila. Hitler, Hitler, Korwin. Debil. No to przepraszam, ale to, że znowu będzie teraz... Korwin będzie zamiast Hitler, nie? Że jak się powie, o, gadasz jak Korwin, no to już wszystko jasne, że wszystko jest idiotyczne i cały czas gadasz bzdury i... Nie, a jak powiesz Hitler, to znaczy, że jesteś faszystą. Wszystko jasne. Ja nie mówię, że w takim świecie, sorry, ja się będę trochę buntował i niestety oglądalność mi, ja wiem, że mi spada, bo teoretycznie to ja wiem, co trzeba robić, żeby ona rosła, ale kosztem tego jest to, że będę się przyczyniał do kompletnego zidiocenia świata, więc przepraszam, ale nie zrobię tego. Jak ktoś tego oczekuje po mnie, to się przeliczy. Poza tym w ogóle... Nikt nie może niczego ode mnie oczekiwać, bo mnie nikt za nic nie płaci. Płacisz mi za coś? Nie. No to spadaj. W dupie mam, co sobie myślisz i chcesz ode mnie. Ale z drugiej strony możemy sobie pogadać, bo nikt od nikogo, nikomu nic za nic nie płaci, więc jesteśmy po prostu sobie ludźmi, którzy sobie są razem, gadają, się spotkali w komentarzach i chcą porozmawiać. Dobra, serio, ostatnie pytanie na koniec. Powiedz mi, co ci się nie podoba w tym filmiku? Bo może to ja tutaj przeintelektualizowuję sprawę, może to nie w tym jest problem. Nie tylko w tym, że na przykład ten kolor zielony, to on miał być niebieski, bo nie ma zielonej trawy. To jest mówić niebieską, albo odwrotnie. Albo, że ten za długi jest, albo za krótki, albo za nudny, albo oni się głupio ruszają krzywo, albo w ogóle ja nic nie rozumiem, o co tu chodzi. Albo może on jest strasznie brutalny, bo tu krew wszędzie jest. Nie, tam nie ma żadnej krwi akurat, ale może ktoś sobie wyobraził. Albo może jeszcze co, ja nie wiem. Dobra, co jest nie tak w tym filmie? Ja chcę to zrozumieć. O co tu chodzi? Ja chcę zrozumieć ludzi dziś, bo ich coraz mniej rozumiem. Bo za dużo czytałem, za dużo gadałem z ludźmi, tak szukałem sobie ludzi coraz inteligentniejszych do gadania i oderwałem się od klimatu internetowego i muszę wrócić, muszę się zidiocić może troszeczkę. No trudno, jak to jest, pomoże komuś, to ja się poświęcę i będę głupszy. Ale najpierw muszę zrozumieć, nie? To powiedzcie, co jest nie tak według ciebie? Co tu chodzi? Co tu jest źle w tym filmiku? Help me. Pozwól mi stać się internetową szmatą. Czy jak chcę nazwać teraz? Nie, teraz w ogóle jest nowy język, ja go nie znam. Powstają jakieś nowe gatunki literackie, które polegają na tym, żeby w ogóle nie było żadnego gatunku i jakieś takie, wszystko takie super prymitywne. Wszystko, co nowego powstaje, zauważyliście, że jest im nowsze, tym bardziej prymitywne i takie bezsensowne i takie jakieś nijakie, że wszystkie nowe słowa są coraz bardziej takie jakieś nic nie wnoszące, takie upraszczające wszystko i zmieniające znaczenie na super prymitywne, nie? Jakieś takie rzeczy. No dobra, nieważne. Nie będę tutaj narzekać jak głupek, bo jest mi ciepło i fajnie, bo dalej jestem w Hiszpanii i nie mam powodu w ogóle, żeby być w jakikolwiek sposób, nie wiem, negatywnie nastawiony do czegokolwiek. Że jestem bardzo zadowolony, ogólnie nie mówisz, że ty jęczysz. Nie, nie jęczę, nie, ale dalej mi zależy na tym, żebym chciał jakoś. Fajnie by było, jakbym żył w otoczeniu ludzi, którzy są mądrzejsi, a nie w otoczeniu ludzi, którzy są głupsi. Bo serio, ludzi ja nie mam z kim gadać. No, znaczy mam z kim gadać, ale coraz mniej tych ludzi jest. No bo ja, no, zobaczcie sobie, jak wyglądają komentarze pod moimi filmikami. Tam co trzeci komentarz mówi coś o Counter-Strike'u. I to jest wszystko, co ludzie mają do powiedzenia. Ja tu mogę gadać przez pół godziny o czymś, co może, nie wiem, zmienia sposób myślenia, uczy, może tam rozśmieszy, czy cokolwiek, nie? A jedyny komentarz jest, to jest cytat z piosenki, którą napisałem 10 lat temu. No i co, jak się nie załamać? Jakbym gadał z robotem jakimś piedrolonym, że tak zacytuję piosenkę. No bo co bym nie powiedział, to gość mówi Counter-Strike. O, piosenka o Counter-Strike'u. Ja tu mówię, stary, jesteś głupi. O, piosenka o Counter-Strike'u. Może iść do szkoły. O, piosenka o Counter-Strike'u.
I co bym nie mówił, to jest piosenka o Counter-Strike'u. Daj mi 500 zł. Piosenka o Counter-Strike'u. Jak jakaś gra w pierdolony pomidor. Po prostu z ludzkością. Cały ten YouTube tak zaczyna wyglądać. Jakaś gra w pomidor, nie? Opublikujesz jakieś rzeczy, nad którymi będziesz siedział 2 lata i zrobisz jakiś super artystyczny obraz. A, zobaczy 10 osób i wszyscy powiedzą pomidor, nie? A potem weźmiesz sobie, włączysz kamerę i powiesz, coś tam przyjdzie do głowy i zobaczy to 2 razy więcej osób i wszyscy też powiedzą pomidor. No i jaki sens jest w ogóle coś mówić do kogoś, kto w ogóle przestał słuchać i nie spodziewa się nikt, że usłyszy, bo zobaczy coś wartościowego. Mój dylemat taki. Także szykuję się powoli, żeby robić frytki przez resztę życia, albo smażyć na przykład kotlety, czy co, i mieć święty spokój, nie zajmować się tym i już. A leżeć na plaży, w dzień tam, na przykład sok wyciskać z pomarańczy jako sposób na życie. I wszyscy się uśmiechają, wypiją, zjedzą, o tyle. Na tym poziomie to ja mogę gadać, z każdym się okazuje, ale jak wyszedłem, próbuję zrobić z ludzi człowieka, a nie tylko maszynę do jedzenia, picia i innych rzeczy, która chce sobie po prostu nażyć się, napić i umrzeć. Tylko jakoś tak bym chciał zachęcać, żeby coś więcej z tego było życia, nie? A nie same takie nudne pierdoły, tylko, bo one są nudne, jest śmieszne, ile można się pośmiać z głupkowacizny, która nic nie ma żadnego znaczenia za tym. Ja sobie myślę, można się pośmiać z głupkowacizny, ale przy okazji powiedzieć coś mądrego, nie? Może coś znajdzie, jakiś sens w życiu. Oprócz słuchania piosenki o Counter-Strike'u 70 razy. To może, myślę, co mogę się przydać na coś, ale nie widzę, bo wszyscy odpowiadają pomidor. To jak się nie da, to zostaje wyciskanie pomarańczy. To jest bardzo fajną rzeczą i polecam wszystkim, którzy za dużo myślą. W sumie idę chyba po pomarańcze. No to... Odpowiedzcie mi coś w komentarzu, tylko nic o Counter-Strike'u, please. Dzięki.